Dobra, Anemona jest zdenerwowana ewidentnie. Przepraszam, motylku. Nie chciałem. Znaczy, w sumie chciałem. Zdychaj. Siemano, cześć, witam ponownie w Geometry Dashu. Kolejny dzień, kolejny odcinek. Dzisiaj zaczynamy od mapy po raz kolejny, swoją drogą podesłanej przez was na YouTubie właśnie. Mapa nazywa się Boss Rush, oczywiście standardowo podlinkuję komentarz, w którym Boss Rusha zobaczyłem. Chciałbym zobaczyć, jak ta mapa wygląda, to dlatego, że ostatnio gram w bardzo dużo map zawierających bossów, zawierających jakieś pojedynki z dużymi przeciwnikami. Każdy ma swój trochę pomysł na to. Na razie chyba najgorszym, z którym miałem do czynienia, w sensie najgorszym moim zdaniem, to znaczy najbardziej wymagającym szczęścia, najmniej skilla, było Logotomy, które jest dość kultowe w Geometry Dashu, więc pewnie mnie za to teraz nienawidzicie. Trudno. Pozostałe, z którymi miałem do czynienia, wydaje mi się, że bardzo mocno mi weszły. Nie wiem, czy pamiętam wszystkie. Jakbyście mi podsunęli nazwy, to pewnie bym sobie przypomniał. A tymczasem zobaczmy w takim razie, jaki pomysł ma na siebie Boss Rush. Let's go. Nikt nie lubi Logotomy. On po prostu jest z Raider. Okej. Okay. Ej, to znaczy, że community Geometry Dasha jest bardzo spójne. Że potrafią się tak zgrać, żeby dla mema jakaś mapa miała wysokie oceny. Nie używaj practice moda. Nie ma problemu. Info. Hardcore mode. Bosses info. Nie będę czytał, bo jestem bardziej... Sam bym chciał zrobić te rzeczy. Custom nie, test mode nie, Hall of Fame. Czym jest Hall of Fame tutaj? Okej. Okay. A, tu event był, patrzcie, jak zrobili tę mapę. Bardzo ciekawa rzecz. Czemu to jest czerwone? Nie wiem. Disable checkpoints live, bo... No clip. Dobra, mniejsza. Nie będę ruszał tych rzeczy. Przejdźmy tą mapę tak, jak jest odpalona. Żeby nie było, że jestem słaby. Z tego, co widziałem, pierwszy będzie jakiś motylek. Round one. Okej. Okay. Może jednak będzie prościej niż się wydaje. O, okej. Okay. O, ciekawe, czy każdego bossa będę pokonywał trochę innym trybem. Her name is Anemone. O, okej. Okay. Czy ja mam tylko unikać? Nie. Prawdopodobnie muszę łapać te... Okej, okay, widzę, że tam jest piorun. Prawdopodobnie muszę łapać pioruny, prawda? Żeby zadawać jej obrażenia, muszę... To będzie spoko, bo muszę faktycznie unikać tych rzeczy. Ale nie w taki bezpieczny sposób, tylko jednak trochę przyzwyczajać się do ruchu tego bossa. Dobrze, fajnie. A jest jeszcze... O, wow, wleciała we mnie. Jest jeszcze jeden punkcik, tak? Który jest niebezpieczny. A nie! To jest oznaczenie, w które miejsce się ruszy w danym momencie. O! Odsuń się, Anemone! Dobra. O! No nie! Nie da się tu zlatywać w dół, to jest irytujące trochę, bo... Znaczy, rozumiem zasady funkcjonowania oczywiście, ale... Ole, fajny ten. Fajny design levela, bo taki... nie wiem, jak to nazwać, taki... O! Własny, taki indywidualny. O! Nie! No jeez, przecież powinienem w takiej sytuacji lecieć do góry specjalnie, no. Dobra, co tam pisaliście? Irytujące w bossach, gdy jest to, że masz tylko jedno życie. To prawda, ale jednocześnie bardzo często Metroidvanie, szczególnie, jako gry mają to do siebie, że często prezentują przed graczem też takie wyzwanie, żeby pokonać bossa na no-hicie. Między innymi chyba Hollow Knight często takie rzeczy robił. Więc no, jestem przyzwyczajony, powiedzmy sobie. I nie przeszkadza mi to, jeśli to... Jeśli to nie jest takie perfidne i irytujące, że ten boss wymaga szczęścia,
To jest dla mnie jak najbardziej okej. O, fuck, nie zauważyłem, że będzie się tu przemieszczać. Bo mogę spokojnie zapamiętać te jej ruchy. Tylko jestem kiepski na razie. Ja zawsze jak Geometry Dasha odpalam, a ledwo grałem w niego wczoraj przecież. To muszę się przez jakiś czas przyzwyczaić do sterowania. Myślę, że ta mapa dobrze mi zrobi. Na resztę tego streama. O wow. Checkpoint. Dobra, Anemona jest zdenerwowana ewidentnie. Przepraszam, motylku. Nie chciałem. Znaczy, w sumie chciałem. Zdychaj. Podoba mi się też zmiana kolorystyki. O. Strzałunia, Anemone. Nauczyłem się i leżysz. No, jeśli będzie miał takie checkpointy jak teraz, to wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że będzie to bardzo uczciwy level, nie? Nie wydaje ci się? Coś pociągnąłem. A, muszę bramę otworzyć, rozumiem. Nice. Round 2. Wait. Dun, 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 dun. Co się dzieje? Aha, na łeb mogę skakać. Wall attack. O. Aha, jak to klikam. Big B. Small bees. Nie, w małe nie mogę trafiać. U ciebie potem bossy łatwo wyglądają, a potem jak ja je w końcu próbuję przejść, to mi parę godzin zajmują. Aha, jump on his head or throw bowling balls. I rozumiem, że muszę to robić w tym momencie, kiedy... Kiedy gra mi mówi... Tak, dobra, okej. Okay. Czyli muszę przeżyć jego atak, a potem... Skorzystać z okazji, żeby zaatakować ja. Spoko. Ło, dobra. No, szlag. Small bees. Dobra, lepiej się trzymać góry, bo łatwiej spaść niż... niż wskoczyć wyżej. Fajna muza. Mam cię! Zmiana layoutu. Nice. Wall attack. No i gij. Łatwo. Co tam Big B? Big B to było imię... To było imię detektywa z Wolf Among Us, jeśli się nie mylę, tak? Znaczy, spodziewam się, że nie o to chodzi. Po prostu to jest duża osa, tam pszczoła. Ale było takie imię na bank w jakiejś grze. Nie wiem, czy mogę jej dotykać. Chyba mogę. Checkpoint? Nie wiem, za łatwo było chyba. Ło. Ło. Nie, ja nie lubię zmian grawitacji. Co jest? Okej, dobra, był checkpoint. Aha, tak mogę strzelać. Rozumiem. Ło! Zapominam. Dobra, moment. Muszę pamiętać, że to będzie leciało po prostu. Wow, halo! Skąd miałem wiedzieć, że to zrobisz? Dobrze wiedzieć, dobra, już wiem. To jest ważne. Wow, 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 wow.
Gdzie ty? Halo? O! to działo się przesunęło, to było zabawne. Podobało mi się. A! Dostał? Chyba dostał, co? Dobra, to powinien być bezpieczny. Okej. Haha! Gin Bigby. O, szybciej ten dostrzela chyba teraz, co? To szybciej, no. Haha! I've been befitted. Strzałunia. O, mega fajne. W ogóle jedna z lepszych map bossowych, które do tej pory graliśmy. I jest oryginalna, bo nie jest stylizowana na nic, co wcześniej powstało, nie? Bo większość map bossowych, które były dobre, były wzorowane na czymś wcześniej, a to chyba jest oryginalna mapa, nie? Ełk, ełk. Dobra. A są przyciski. Dobra, okej. Okay. O nie, już się boję tej następnej walki. Umrę. Okej. Okay. Czemu mam pochodnie? Chyba muszę wcisnąć przycisk, co? Idę dalej. Nie! Zatrzymała mnie gra. Halo! Wow, 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 wow. Co jest? O, nic nie widzę, nie wiem co się dzieje, co mnie zabija, co mnie nie zabija. Dobra, czerwone mnie zabija. Teraz tu by mnie białe zabiło. O, dobra. Nie, białe, upadł, dobra. Dobra, okej, po prostu muszę się oddalać od tych kółek jak lecą. W porządku. Dobra, tylko jak mu zadawać obrażenia, słuchajcie. Jakoś w niego wpaść? Nie. Aha! Wciskać przyciski jak się pojawiają. Dobra, okej. Okay. Już to mam. Już wiem. Gario! Dobra! O! Gacia! Gacio! Spadaj! Dobra. Strzelaj laserem. Git. Spadające kółka. Kółka nie powinny być jakieś bardzo trudne. Czekam aż się wścieknie. O, fuck. Aha, o nie, muszę wciskać teraz te dolne przyciski. Okej, okay, kumam. I pierwsza połowa to jest ciśnięcie górnego przycisku dwa razy i dolnego dwa razy. Muszę zwracać uwagę i teraz trzymać się bliżej dołu. Czy to możliwe? O, fuck. Nie. Dobra, jeszcze raz przeżyć cały początek. O! Dobra, żyję. Kółka są łatwe. Mam cię. Evil Christmas Tree. Serio się tak nazywasz? Aha, rozumiem, że mam przeżyć 26 sekund teraz, spoko. A, nie. To może jest odliczanie do końca czasu. Ty masz przycisk ewidentnie. Tak, masz. No, muszę go wcisnąć po prostu w ten... Prawdopodobnie w tym czasie, bo zginę, co? Tak, muszę go zabić w tym czasie, spoko. To będzie wesołe. O! Nie lubię czasówek, bo ja bardzo lubię... Ach, bardzo lubię grać powoli. Raczej nie jestem z ludzi, którzy spieszą się i próbują speedrunować rzeczy. Okej. Jeszcze raz. Hahaha! Strzałunia, man! Co mi się wzięło, że zacząłem mówić strzałunia zawsze jak wygrywam? Nie wiem, ale mi się spodobało. O. To jest przeróbka muzyczki Sao?
sensie Sword Art Online? Openingu scało, nie? Nie, No Game No Life. Przepraszam, to było tak? No Game No Life, my bad. The Neutral Run. Nice. Ej no, powiem szczerze, levelek naprawdę w porządku. Jestem absolutnie pod wrażeniem właśnie tej szczegółowości, jakiegoś tam dopasowania ataków. Chociaż jak patrzyłem na opis bossów, to one były opisane jako robiące się coraz trudniejsze. Mam wrażenie, że najwięcej z problemu mimo wszystko sprawiła mi anemone na samym początku motlica. Każdy rozumiem z innej beczki, trochę w innej stylistyce, pewnie też dlatego, że robione przez innych ludzi. Także fajny mashup, fajny boss rush. I rozumiem, że to jest nazwane boss rush ze względu na to, że te bossy są z innych leveli zbite w jedną mapę. Bardzo fajna mapa, bardzo mi się podobało. Przechodzimy do następnej. No i jesteśmy, kolejna mapa, mapa Path of Pain. Polecona tym razem już na czacie, w trakcie streama przez niejakiego Kampskiego. Fajny ziomek, polecam. Dużo się udziela też na Discordzie. Podobno wzorowana w ogóle na Hollow Knightie. Z tego co słyszałem, jeden do jeden odwzorowany jakiś fragment tej gry, jakiś fragment tej mapy, bo Kampski właśnie oglądał porównanie. Ja sam jestem ciekaw, w Hollow Knightie spędziłem ogromną ilość godzin, nie wymaksowałem go, żeby nie było, ale zrobiłem wszystko z podstawowych rzeczy, co się dało. Pokonałem też, już nie pamiętam jak się nazywał ten pan Słoneczko na samym końcu. I oczywiście dodatek, więc czując się w jakiś sposób znawcą tej gry, myślę, że będę w stanie orzec. Zobaczmy, co tu się dzieje. Teraz dowiedziałem się też, nie no, prosty jest w miarę. Insane Demon, jak coś, nie? To proste sprawy są. 40 minut mi zajął ten Kamski. Nawet git ziomek jest. High Object Count. To jest info, które kocham. Okej, okay, to jest ten fragment. Rozumiem. Może jeszcze się przeniesiemy w inne miejsce, ale to, jeśli się nie mylę, jest wyjście z abysu. Jeśli mnie pamięć nie myli. Warning. Okej. Dobra, ja myślę, że tutaj będzie na tyle sterowanie, że ja grzecznie sobie standardowo przesunę się w taki sposób, tak jak to lubię robić, i zobaczymy. Tak, są dasze. Standardowy atak. Śmieszne, że tylko w dół. Nie mam ataku w prawo? Okej. Okay. Podwójny skok, czyli w Hollow Knight w dużej mierze. A nie, przepraszam, ja głupi jestem. Path of Pain to nie była przypadkiem nazwa tego specjalnego królestwa, jak się pomodliło nad zwłokami pierwszego króla, czy tam poprzedniego króla krainy. Nie wiem, czy to się właśnie nazywało Path of Pain. Od ściany mam się odbijać, spoko. A, od kolców. No tak. No, grałem w tę grę. O, tak się dało robić w Hollow Knightie? Szczerze mówiąc, tego nie pamiętałem, że mogłem tak się wspiąć do góry, po kolcach. Ale może po prostu nigdy tego nie zauważyłem. To witness secret seals, one must endure the harshness punishment. Harshest punishment. Toggle help. Help? I don't need any help. Aha, dobra, okej. Okay. Będzie mi... Ja sobie muszę stoglować te przyciski brakujące, bo... O, mam tutaj ten przycisk. A dasze? Nie mam. Bo... Ja jestem totalnym konsolowcem. Granie na strzałkach, jak te rzeczy są trudne, jest dla mnie bardzo wymagające.
możesz sobie po prostu ustawić przyciski playera 2 na padzie, gdzieś sobie zbindować. O, jest! Nie wiedziałem, że to się wydarzy. Okej. No chodź tu, piło. Powinienem zdaszować. No, wiedziałem, że powinienem zdaszować, ale tego nie zrobiłem. Chodź, piło. Piło! Co? Nie odbiłem się od ściany! God damn it! Co? Rozumiem, że mogę się powinienem nad nim ten i odbijać się tym. Spoko. Głupi jestem. Mówię wam, to kwestia tych 3 lat, jak się człowiek starzeje w tym czasie, to jest poezja. Nie, no przecież... Ohoho. Tak mi dobrze poszło. Ale już się przynajmniej przyzwyczaiłem w miarę do tego sterowania. Idzie mi to już bardziej intuicyjnie. Bo to jest kolejny problem. Jak w Hollow Knightie się dochodzi do takiego etapu... Dobra, co teraz? Nie wiem, co tam było, ale chyba już byłem blisko jakiegoś checkpointa. W Hollow Knightie, jak się dochodzi do takiego etapu, do tego konkretnie, no to już jest... O, fuck. Od tych pił tak właśnie myślałem, ale nie chciałem zginąć, tak szczerze. Jako, że to było pierwsze podejście, to nie chciałem zginąć, głupio. W Hollow Knightie, jak się dochodziło do tego etapu, no to już było... Nie wiem. Jak jesteś zwiedzający mocno, tak jak ja, no to powiedzmy 30 godzin gry, nie? Nawet 20 niech to będzie, nie? Gdzie już masz totalne przyzwyczajenie do tego i czujesz, że pad w twoim ręku to jak twoja druga ręka po prostu. Tutaj ja dostaję od razu trudny fragment i muszę się nauczyć sterowania. Mimo, że kojarzę go z Hollow Knighta, to jednak bindy przycisków chociażby, to już jest duża różnica, bo jeszcze nie jest to dla mnie tak intuicyjne. O, jest zapis. No ale gdyby się okazało, że się mylę i że odbijanie się nie było tym, co mam zrobić, to bym zginął po prostu spadając bezpośrednio na piłę. A z drugiej strony, bez spadania na te piły, prawie udało mi się to zrobić, tylko wylądowałem na kolcu przypadkiem. Tak, to jest jeden z endgame poziomów w Hollow Knightie. Tak jak wspominałem, to wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy się modli nad zwłokami, rozczytuje ducha starego króla przy jego zwłokach, zaraz po tym, jak się wyjdzie z abysu. No mniejsza. Mogę się mylić, to jest coś, co ja... No ja grałem w Hollow Knighta mniej więcej jak on wyszedł. Ja muszę coś z tym zrobić. Skoczyć? Może podskoczyć na tym. Kurde. Tak. Czyli w sumie tak jak w Geometry Dashu się robi. Wow! Jestem w szoku. Głupoty czy nie? Klawiatura versus pad. Ale to nawet widać, bo ten poziom jest trudny, ale jest na podobnym poziomie co niektóre, które ogrywałem, platformowe. Tak mi się wydaje. Widać tu po prostu tą różnicę mojego poruszania się w prawo i w lewo, jak na padzie steruję.
tylko kciukiem. O, zapisik, nice. Jeden z łatwiejszych Insane Demonów. Prawdopodobnie spadnie niedługo na Hard Demona. Ja też tak jak na niego patrzę, to nie uważam, że on powinien być od razu Insane'em. Mhm. Ojej. Od razu w prawo, spoko. Nie ma problemu najmniejszego. Znaczy, no mały jest, no. Aś, fuck. Jakby żadnych checkpointów nie było. Co? Ja uważam, że to jest strasznie sztuczne podnoszenie poziomu trudności, jak poziomem trudności jest to, że nie ma checkpointów w poziomie. Fuck, co ja zrobiłem? Strasznie sztuczne pompowanie poziomu trudności. Nie lubię tego grania na brak checkpointów. To jest, uważam, strasznie leniwe. Można po prostu zrobić jakieś rzeczywiście trudne przeszkody. No ale faktycznie trudniej jest pokonać poziom, jak musisz zrobić wszystko w jednej idealnej sekwencji, nie? A może gdzieś w połowie jeden? W sensie tak, te sekwencje mogłyby być dłuższe, to by mi nie przeszkadzało. Okej. Okay. A, tak się zastanawiałem, czy sięgnę tu góry. Jak nie sięgnąłem przy pierwszym skoku, to pomyślałem, ej, chyba nie sięgnąłem, jest git. Ale jednak. Jest level, który jest na poziomie około medium demon, ale jest extreme demon, bo przez godzinę żadnych checkpointów nie ma. Przez godzinę? Nawet bym się go nie podjął chyba. Znaczy, podjąłbym się, bo podejmuję się poziomów, które mam na liście. Ale świadomie bym się nie zdecydował. Ajajaj, w złym momencie kliknąłem. Ale jakbym się zorientował, że muszę powtarzać za długo, to bym zrezygnował. Ja raczej nie jestem taki. Trudno jest mi zrezygnować. Raczej się staram pokonywać te poziomy. Nawet pokonałem tego autoscrolla, jak już zmusiły mnie do tego okoliczności. Ale... No, fuck. Ale o ile frustrowanie się jest w porządku w jakiś sposób, to jest taki etap, w którym ja wiem już, że to jest zły pomysł po prostu. Nie bym porzucił taki level, bo to byłoby bez sensu dla mnie. Całość bez zapisu. No i to mi się podoba. Jeszcze zaś ten sufit, o który ciągle zahaczałem. Siema Mezio! Tak jest, Hollow Knight. A dokładnie mapa Path of Pain. W Geometry Dashu. Okej. Okay. Aha, nie mam aż tak dużego attack speeda. Muszę po prostu to zrobić szybko. Nie, tak tego nie zrobię. No mi ewidentnie nie szło prawą stroną, dlatego wymyśliłem, że pójście lewą istnieje. Ajajaj, byłem już na drugiej stronie praktycznie. Ostatni part jest trudniejszy do nauczenia, ale jest łatwiejszy do grania. A ten cały czas jest trudny. Możesz użyć dasha, jak piła się zbliża do ciebie podczas wspinania. O, faktycznie! Czemu ja o tym nie pomyślałem, widzisz? A nie pomyślałem totalnie.
totalnie nie pomyślałem. Mhm. Sigma. O fuck. Muszę patrzeć, czy się ze mną narzeczona nie kontaktuje. Jakby czegoś potrzebowała. No, dostał jedną radę. No, czasem taka jedna wystarczy, nie? O czymś człowiek po prostu nie pomyśli. W tym wypadku dokładnie tak było. Co? Czy ja tu muszę zdaszować, skoczyć? Dobra, kumam. O, daszek. Ten daszek mnie już tyle razy wykończył. Dość precyzyjne to będzie. Dobrze, w porządku. Podoba mi się. Nice. Wiesz co, bo po tych kulkach się po prostu łatwiej odbijać niż po kolcach, więc tak, tak jest łatwiej. Dla mnie przynajmniej łatwiej. To, że one są jednorazowe, nie robi różnicy akurat, bo i tak się zawsze odbijam tylko raz. Ajajaj. Ten fragment akurat nie sprawiał mi większego problemu, więc nawet się nie zastanawiałem, od czego się odbijam, a od czego nie. Kurde, ten skok jest wyższy niż pamiętam. Ajej. A ta piła, myślałem, że szybciej wróci. Ajajajajaj. A jeszcze się nie zdążyło wysunąć, moja wina. Ale to był fajny poziom. O matko, ale się dobrze bawiłem w tym poziomie. I faktycznie był naprawdę podobny do tego fragmentu w Hollow Knight. W sensie, że on był... Mówiłeś, że był 1:1. I rzeczywiście taki element gdzieś w Hollow Knight się pojawił. Naprawdę mega fajnie zrealizowany. Super poziom. Super poziom. To co, teraz trzeba go zespeedrunować jeszcze. Bardzo dużo tutaj słów, które mi się nie podobają. Trzydzieści 33. Dobry czas. Mógłbym zejść niżej, ale nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. Jeśli chodzi o levele zręcznościowe, to był chyba, na pewno to był jeden z moich ulubionych, jeśli nie ulubiony. Bardzo dobrze mi wszedł, no ale może dlatego też, że to były znajome widoki, znajomy sposób poruszania się i postawione wysokie wyzwanie, które mnie prawie przejechało po podłodze. Także fajna mapa. Fajna mapa, dzięki Kamski.